Dzień dobry. Ja przychodzę do Państwa z Łodzi. I jak powiedział to przedmówca, nazywam się Rafał Kurski. Ja swoją przygodę ze zmianą społeczną zacząłem w 1995 roku. Od działań takich bardzo proekologicznych, ale też to było zaczęło od działań też anarchistycznych. Federacji anarchistycznej się udzielałem. Wtedy też był to czas konfliktu czeczeńskiego. Próbowałem pomagać Czeczenom, którzy byli mordowani przez Rosjan. Później takie działania związane z kampanią na rzecz ekologicznego transportu, właściwie my ją nazywaliśmy kampanią antyautostradową. Do dzisiaj ją prowadzimy w Irynatory. Ja poznałem pierwszego socjologa, który wywarł na mnie duże wrażenie i do dzisiaj jesteśmy razem działamy, bo jest akurat wiceprezesem zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich, ale też tak sobie pomyślałem, jak pan wymienił tych swoich socjologów, to ja sobie pomyślałem o tych moich, kto na mnie wywarł wrażenie i tak spytam państwa z ciekawości, kto zna tych socjologów, których za chwilę wymienię. Więc ten pierwszy socjolog to Olaf Spolkin. Czy ktoś z Państwa zna Olafa Spolkina? Nie. Pan zna, okej. To jest człowiek, który właśnie w 1995-1996 zaczynał kampanię w Polsce Tirynatory i przez wiele lat ją prowadził. W pewnym momencie być może Państwo pamiętają taką dość głośną akcję na Górze Świętej Anny, gdzie właśnie socjolodzy razem ze społecznikami siedzieli na drzewach, siedzieliśmy na drzewach i broniliśmy Parku Krajobrazowego przed wycięciem. Dzisiaj to może brzmieć dziwnie, gdyż tak się zastanawiam, jak ja brzmię, czy jak kompletna oszołą, bo mam wrażenie, że te czasy, kiedy człowiek właściwie poświęcał swoje życie na jakieś kwestie, które są związane z dobrym wspólnym, to trochę mijają, czy minęło już. Ja dosłownie mówię poświęcał swoje życie, bo tam był taki starodrzew bukowy, takie wielkie, ogromnaśne buki do wycięcia i tam ludzie siedzieli na górze, siedzieliśmy tam, a drwale podchodzili pod drzewo i mówili, że albo zejdziesz, albo ścinamy. I tak ścinali po kawałku, aż tamten w pewnym momencie nie wytrzymał nerwowo i musiał zejść. To były takie czasy, ale spoki. Drugi socjolog, z którym miałem do czynienia, który wywarł z kolei na to też ogromne wrażenie i dzięki czemu jestem, kim jestem, to jest Remigiusz Okraska. Ktoś kojarzy Remigiusza Okraska, ręka do góry? No super. Czyli są jacyś ludzie, którzy kojarzą obywatela, teraz przez 10 lat obywatel, później teraz jest nowy obywatel. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych praktykujących socjologów, który nie jest zauważany w debacie publicznej. Chociaż sam obywatel myślę, że gdzieś jest, chociaż cały czas niestety to jest nisza. Trzeci socjolog to jest profesor Sudertowicz. Ktoś go kojarzy? Tutaj wszyscy się śmieją. Myślę, że w Toruniu wszyscy kojarzą profesora Zubertowicza. Dla mnie to było też odkrycie właśnie bardzo pomocne w moich działaniach. Tutaj mam książkę właśnie trzecia LP Kulisy Systemu. I może do tego wrócę, ale to jest taka pozycja, która naprawdę bardzo jest pomocna w pracy takiej społecznikowskiej, obywatelskiej w naszych kampaniach. No i w końcu czwarty socjolog to jest Manuel Castells. Kto kojarzy Manuela Castellsa? No też trochę osób. Dla mnie jestem, powiem szczerze, daleki od socjologii, bo takiej naukowej, akademickiej, bo ja kończyłem, jestem magistrem inżynierem informatyki ogólnej, politechnicką kończyłem, więc daleko mi, więc ja odkryłem Manuela Castellsa, nie wiem, dwa lata temu w związku z wydawnictwem PWM-u Władza Komunikacji, do której pan pisał recenzję w polityce. Coś się chyba włączyło. Słychać? Nie działa.
normalnie na głos przerzucamy się w takim razie. Ale to też jest gasło, więc może na jakiś świetnie. Pan Ignacyjski, żeby to robić, to zawsze wymaczają. No więc dla mnie to było zaskoczenie, chociaż jak z niektórymi osobami rozmawiam właśnie z socjologii, to oni do mnie mówią, no ale zaraz, no jak to nie znasz Kastelsa? No przecież to takie znane nazwisko, no ale no przepraszam, no, ja po prostu nie jestem socjologiem, jestem informatykiem, inżynierem, który się zajął po prostu różnymi działaniami społecznymi, które bardzo zahaczają o socjologię. No i tak sobie pomyślałem teraz, że właściwie sami faceci, więc dodam tutaj profesor Staniszkis. To też chyba Państwo kojarzycie, to też taka osoba, która gdzieś jej wpływ na to, co robimy, czy co robię w ramach kampanii obywatelskiej w Polsce, też jest spory. No tak, i dostałem takie pytanie, jak ja korzystam z socjologii. Opowiem może, co my robimy. My robimy w ramach Instytutu Spraw Obywatelskich, w skrócie INSPRA, robimy różnego rodzaju kampanie obywatelskie. To nie są kampanie charytatywne, tak jak Orkiestra Świątecznej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To nie są kampanie marketingowe. Kampanie obywatelskie, ostatnio tak sobie, jednym z czynników kampanii, czy kryterium, co to jest kampania obywatelska, to jest to, że ona ma doprowadzić do zmiany układu sił. Kampania obywatelska ma doprowadzić do zmiany układu sił w polityce. I też jesteśmy trochę tacy dziwni albo nie dziwni, ja osobiście bardzo o to walczę, a inne postrzeganie słowa polityka. Moim zdaniem to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, ten brak zaangażowania, dostałem tutaj przed debatą taką prośbę, żebym powiedział też o zaangażowaniu obywateli w sprawy publiczne. Więc moim zdaniem dzisiaj w Polsce jest tak słabe zaangażowanie, dlatego że po prostu doprowadza partie i różne siły właśnie w ramach układu sił doprowadziły do tego, że polityka jest sprowadzana tylko do gier partyjnych. My z tym walczymy w ramach kampanii obywatelskiej, które mają za zadanie właśnie zmianę społeczną, zmianę układu sił. I już tutaj się pojawiła kwestia innowacji społecznych, że zajmuje się innowacjami społecznymi. Ja powiem szczerze, bardziej się przyznaję do innowacji politycznych. Dzisiaj generalnie dużo się mówi o tak zwanych innowacjach w kontekście gospodarczym, biznesowym. Natomiast mało się mówi o innowacjach w kontekście politycznym. Politycznym, aha, bo nie powiedziałem o definicji. Jakby my staramy się mówić o polityce, definiując ją, jak Arystoteles, jako troska o dobro wspólne. Uważamy, że dużo rzeczy złego się dzieje dzisiaj w naszym życiu publicznym. Dlatego właśnie, że tej definicji nie używamy, a używamy definicji, która jest związana z gierkami partyjnymi, z grą o władzę. Więc wracając do pytania, jak korzystamy z tej socjologii. W kampaniach społecznych wyróżniamy trzy poziomy. W kampaniach obywatelskich społecznych czasami to zamiennie funkcjonuje. Pierwszy poziom to poziom, gdzie mamy jakiś cel. I w tym, moim zdaniem, w Polsce jesteśmy bardzo dobrzy. To znaczy produkujemy różnego rodzaju manifesty, odezwy, publikacje, apele i tak dalej. I niestety na tym poziomie zostajemy. Drugi poziom to jest układ sił. To znaczy analiza tego, z czym mamy do czynienia, jakie siły są obecne w polach, w których chcemy dokonać tej zmiany w ramach tego celu z tego pierwszego poziomu. I tutaj podobało mi się to, co zespół, ja rozumiem, że tutaj na sali też jest zespół, czy osoby z zespołu profesora Zybertowicza. I w tej książce, którą Państwo tutaj, w tej serii, którą w Toruniu tutaj, która w Toruniu się narodziła, jest takie zdanie tutaj we wstępie.
Ja je przeczytam. We współczesnych naukach społecznych w Polsce dominuje sentymentalna wizja społeczeństwa. Zakłada ona, że wystarczy badać instytucje formalne, jawne interesy i oficjalnych aktorów, by dotrzeć do istoty zjawisk społecznych. No właśnie, więc na tym drugim poziomie kampanii obywatelskiej, które prowadzimy, zastanawiamy się nad układem sił i staramy się być jak najdalej od tej sentymentalnej wizji. To znaczy, że wszystko jest jawne, dzieje się przez przypadek. Oczywiście dalece jesteśmy od tego, żeby wszędzie szukać spisku. Ale tutaj właśnie, jak dla mnie, socjologia nam bardzo pomaga. I te analizy, które między innymi właśnie zespół profesora Zybertowicza, czy tutaj pan Piotr Stankiewicz, to też jest taka sytuacja, że taki poradnik w ramach kampanii Tirenatory, jednym z rozdziałów, który jest zatytułowany Partycypacja i dialog w rozwiązywaniu konfliktów drogowych, no autorem jest Piotr Stankiewicz. Czyli jak dostaję pytanie, jak wykorzystujemy socjologię, no to właśnie w taki sposób. A ten poradnik, notabene, on jest dla społeczności w całym kraju takich lokalnych, które walczą z drogami, ale ostatnio się dowiedziałem, że dość głośna kampania Otwarte Klatki, ludzi walczących z farmami tchórzostrzelbek i w ogóle z całym przemysłem futrzarskim, który notabene w Polsce się zainstalował, a biznes pochodzi z Holandii i z Danii, gdzie jest zakaz właśnie hodowania zwierząt futerkowych na futra. No to właśnie cała ta kampania korzysta z tego poradnika. Z poradnika Tirenatory dla społeczności walczących w obronie, właśnie przed drogami. I tutaj pisze właśnie dr Stankiewicz, bo go poprosiliśmy o to. No i ludzie korzystają z tego. Właśnie się dowiedziałem ze zdziwieniem miesiąc temu, że ten poradnik rozsyłany jest po społecznościach lokalnych, które próbują walczyć z dużym biznesem, który próbuje się zainstalować i niszczyć nasze lokalne rolnictwo, rozbudowując duże farmy futrzarskie. Więc ja staram się maksymalnie od strony praktycznej wykorzystywać tą socjologię. Jeszcze nie dokończyłem, bo tak jak powiedziałem, jest pierwszy poziom kampanii, którymi się zajmujemy, to jest cel, co chcemy robić, strategia i tak dalej. Drugi poziom to jest układ sił, czyli tutaj wchodzi analiza, to co moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze właśnie w różnych miejscach robi profesor Zybertowicz. I trzeci poziom to jest maszyneria, ja ją tak nazywam. To jest taki poziom, gdzie po prostu trzeba mieć zebrane odpowiednie know-how w zakresie zarządzania, w zakresie pozyskiwania funduszy, w zakresie pozyskiwania sympatyków, poparcia dla naszej kampanii. I ktoś kiedyś powiedział, że kampanię obywatelską wygrywa się dopiero od trzeciego poziomu. To znaczy przeciwnik wróg w ogóle nie interesuje się nami na tym pierwszym poziomie. Kiedy my sobie dyskutujemy na przykład podczas takich spotkań, piszemy różne teksty, nie wiem, apele, zbieramy się w różnych kawiarnianych grupach i rozmawiamy, co trzeba zmienić w Polsce. Jak nie ma tych... I myślę, że w tym jesteśmy jako aktywiści w Polsce, bo poznałem trochę to środowisko, to jesteśmy bardzo dobrzy. W tym drugim, czyli w układzie sił, to tacy jesteśmy średni moim zdaniem. Mało, ja dostrzegam to, moim zdaniem bardzo mało jest wykorzystywane tego know-how, które jest zgromadzone przez socjologów, chociażby właśnie tutaj z tego środowiska toruńskiego, przez aktywistów. Ale jak pan wspomniał o tym zespole analiz społecznych, tak, ruchów społecznych, to ja właśnie czytałem tą analizę na temat ruchu ACTA, szukając tam czegoś wartościowego dla siebie. I to też, to odpowiadając na pytanie, jak korzystam, no to właśnie tam, gdzie są takie analizy, no to po prostu ja się z nimi zapoznaję i próbuję je wykorzystywać i przekładać na tą praktykę dnia codziennego w kampaniach obywatelskich, chociaż jest to trudne. Ja pamiętam,
no z tej analizy, znaczy dla mnie to też jest fajnie tak czytać te różne analizy, bo one troszkę niestety mam wrażenie, no są oderwane od rzeczywistości, to znaczy, że jak się tam zna od środka, na przykład nie wiem, ten ruch akta, co tam się działo i co z tego zostało, to czasami mam wrażenie, że te analizy no, trochę strzelają w głos i są, to trochę się mijają z rzeczywistością. Ale moim zdaniem jest to dobra robota, bo po prostu pozwala nam łączyć różnego rodzaju fakty, punkty, które później pozwalają nam iść do przodu.